Powiedz, Igorku Święty, Dawida, co się tutaj dzieje? Dzieje się wyjazd, pakujemy się. Za jakieś 20 minut opuszczamy. Ale tylko ty, jakby my. Tylko ja, tylko... Czemu mówisz liczby mnogi? Tak, rozdwojenie. A, bo Igor i Święty jadą? Mhm. Okej. Okay. I Święty i Igor razem ze sobą. Będą sobie pomagać w tej podróży, żeby dotrzeć do tej Warszawy. A powiem tak, ja się jedynie modlę, żebym bezpiecznie wrócił do domu. Żebym nigdzie, nie wiem, się nie zaplątał. Coś, że wejdę do złego pociągu, z tej Gdyni Głównej. I tak to się skończy, no ale oby się udało. A czemu musisz wracać? Bo jutro... Może... Generał Jerzy Buta. Bo rano, jutro samolot do Singapuru. Lecę na kontrakt. Zbierać truskawkę. No i smutna chwila, pan Świątek nas opuszcza. Wprowadzę go jeszcze na przystanek, że chociaż tutaj trafił. No do Gdyni przynajmniej trafił, prawda? Tak, bo ogólnie Święty musi z jastarni do Gdyni, z Gdyni do Warszawy. I ta przesiadka będzie największym challenge'em. Sprawdź sobie od razu jakieś perony, jak tam wsiądziesz, żebyś wiedział, gdzie iść. I doszliśmy na peron. Pan Świątek żegna się z wyjazdem. Przyszedł czas pożegnania, były to piękne chwile, naprawdę myślę, że to był nasz najlepszy wyjazd, najlepszy tydzień spędzony razem. W dodatku uważam, że dostarczyliśmy sporo kontentu dla widza, mimo wszystko, mimo sprzeciwności losu niektórych zawodników, udźwignęliśmy ten ciężar. Zgadza się pan Śliwiński? Ja się zgadzam. Według wielu widzów ty byłeś top content creatorem na wyjeździe. No, myślę, że... Widziałem takie komentarze. Myślę, że jest to możliwe, no. Starałem się jak mogłem. Dobra, chyba tyle. Cześć. Za ile pociąg? Jeszcze cię nagram, jak wsiadasz. Za 12 minut. Bo tu nie pokazuję z jakiego tego to było. Dobra, no ale ogarniemy, coś przyjedzie. Nie wiem, zobaczę. Dobra, poczekam z tobą. Poczekaj, bo jeszcze się zgubię. Bilet masz? No mam. Normalny? Normalny, ale mam już do Warszawy mam ulgowy. I legitymacja nie podbita. Mogłem sobie tu podbić serio jakimś stempelkiem z zapiekanki, kurwa. Nie mam problemu z tego. No, w sensie nie, jak zapłacę znowu te 23 zł, to będzie pół biedy, ale jak mi wcisnę jakieś 3 stówy, to ja uciekam. Kurwa, żebyś ty dojechał. No, nie no. Samemu. No serio, kursy są wyrównane na to, że... Ja sam w siebie zacząłem. Igor Święty sam w pociągu. No, ja pierdolę. Ja bym ci przyłączył GoPro do klaty i streama oglądał z tego. Byłby dobry content, naprawdę. Specjalnie sobie wziąłem wcześniejszy pociąg, żeby mieć tą chwilę czasu na ogarnięcie. Ale jak to wyjdzie, tego nie wie nikt. Właśnie szczerze nie wiem czy to nie jest na minus mój. Czemu? Bo przyjedzie jakiś inny pociąg na ten peron, ja w niego wsiądę po prostu. Wsiądę w niego jak ten debil. No i dzieje się. Przyjechał pociąg. Przyjechał. Igor Święty się żegna. Bawcie się dobrze, chłopaki, tego ostatniego dnia. Wielkie pożegnanie Świętego. Smutny moment, smutna chwila. No i cóż, pan Świątek odprowadzony. Ogólnie u nas w domu wszyscy śpią jeszcze, także ja jestem jedyną osobą, która jakoś tutaj funkcjonuje, jest już prawie 14. Pójdę sobie jeszcze do Biedronki, zrobię jakieś zakupy, bo też dużo na chacie nie mamy jedzenia. Ogólnie ta sytuacja wygląda tak, że my też jutro wracamy. Po prostu Święty musiał dzień wcześniej wracać i jakby serio jedzie do tego Singapuru, co mówił. To nie jest jakiś fake. On lubi sobie przeżartować, przyblefować, ale to akurat jest prawda. Leci do Singapuru na 3 tygodnie i dzisiaj ma wylot, w sensie dzisiaj jakoś w nocy, więc musiał wrócić po prostu dzień wcześniej. My wracamy jutro, także też jakiegoś dużego przedłużenia serii filmów nie będzie. Może jutro też z wyjazdu nagramy film, ale już też bardziej na spokojnie wszystko. No i co? No kurde, wszystko co dobre, niestety szybko się kończy. I dobra, byłem już w Biedronce, kupiłem sobie jakieś grafanki, tutaj o, mięsko. I tam jeszcze jest woda i cebula, więc sobie po prostu zrobię mięso i zagryzę bułkami, bo też już jakoś dużo kasy nie mam specjalnie, nie chcę wydawać ich. No, a zrobiłem sobie zakupy tylko dla siebie, bo z tymi debilami coś pewnie dało się dogadać, nie wiem co oni chcieli, bo oni, nie wiem, telefonu nie odbierają, nie odpisują, więc trudno. Słuchaj Bartoszik, mam dla ciebie deala. Chodź usiądź, ja usiądź. Czekaj, widzi gacie, łóżko rozjebane. Dobra, bo tu Bobo no, się zabawiał. No nie mów tak do mnie, człowieku. On cię zabije. Ale no co nic tam? Mi nie zrobi. Co tam? Jesteś głodny? Wy też, Tigerzy, serw w lesie. To jak mnie nagrasz, dostaniesz kotleta.
Dobra, robimy sobie home robimy. Tylko czekaj, nie wiem, czy to jest umyte. Nie jest umyte oczywiście. Ja sobie wczoraj w nocy ogólnie pierogi smażyłem. Jezu, pamiętam to. Ty mówiłeś, że to jest lasagna. No bo tak to wyglądało. Pierogi. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, cebulkę pokroiłem, a czekaj, najpierw muszę odpalić. Ogólnie się już nauczyłem odpalić ten gaz. Tylko to, patrz, to przestaje nam działać, ale i tak się da. Bo jest tak ciemno. O. O. Dobra, te. Troszkę oleju. I zaraz tą cebulkę wrzucę. Jeszcze bułki kupiłem. O. Też sobie weźmiesz. A akurat ty mówiłeś na filmie o tym Fali Moment? Jeszcze nie. Okay, to masz później powiem. Powiem, na koniec filmu powiem, o co chodzi. Właśnie, ogólnie wczoraj nie było filmu. Ja napisałem posta, ale wiedziałem, że tak dużo osób na Instagramie pisało pod filmem ostatnim, pod Rodzimbowa. Sytuacja wyglądała tak, że... Kurde no, po prostu potrzebowaliśmy rezydeja. Taki, no wiecie jak to jest, uryźnie bym powiedział tak, no dzisiaj też jest potrzebny rezydej tutaj towarzystwu. Bo jest godzina... Jest godzina 15 i pokaż tutaj panów, co robią. Śpią. Więc tak, dzisiaj jest niby podobna sytuacja, ale szefo żyje. Jak żyje prezes, no to są filmy. A wczoraj ja też potrzebowałem rezydeja, były urodziny Boba, więc... Dobrze były świętowane. Więc tutaj... mogę chyba powiedzieć, że ja i Bobo najbardziej je świętowaliśmy. Tak, zgadza się. No. Wyglądałem, czy żyje, czekaj. Żyje, obudził się nawet. Dobrze, to dobrze. Chłopak był wczoraj królem jestarnie. No, Iggy bije rekordy na bokserze, a... No, na alkomacie. Ale szczerze, jak ja to zobaczyłem, było bez wrażenia w ogóle. No. Dobra. Ale, dobra, to... Dobra, już nie ma co gadać, bo i tak nie wstawimy rzeczy z tamtego... tamtych momentów. A ty, jaki masz plan? Po prostu robienie kotletu? No tak. I bułkę do tego. No i bułkę sobie przegryziemy. Kurwa, już mi rękę odkłada. O, to w ogóle pół kilograma jest. Ja myślałem, że 400. Za 8 zł kupiłem. Za 8 zł? No. Jak jest to będzie po prostu kotlet i ten, i solą. To się, ale to dobrze pachnie. To jest sól? Tak. Bo to jasne światło. Koza, że z panem świątkiem się pożegnaliśmy. No, no wiesz, z tym go polizywa. No, ale jestem ciekawy, czy on sobie da radę. No, zostawił ile ze sobą? Zostawił AirPodsy, zostawił cardigan, zostawił pewnie jeszcze trzy inne rzeczy. Buty wziął? Najważniejsze, żeby ten boso pojechał. On już chyba powoli dojeżdża. Napiszę do niego. Myślisz bardziej, że dać też panu bobce? Myślę, że potrzebuje chłopak na regeneracji. Ma po czym się regenerować. A duży te kotlety, fajne. To sporo mięsa, a taki... Mam wrażenie, że fajne to mięsko. Dobrze wygląda. No, to taką cenę, Tania? Taki był close-up. Gotuj się... My tak zeszliśmy trochę. Był jakiś kurczak, 2 kg spaghetti. A teraz kurwa... A teraz już tylko... Kotlety z bułką. No, standardy się zmieniły. Ale co jest, jakie to jest to przyklejane? No. Kurwa, widzę. Na pierdolę. Dobra, to tak biorę. To ten najwyżej mały będzie dla pana Bobko. Ale coś trzeba wymyślić, on coś musi zrobić dla kotleta. Myślisz, że co? Masz jakiś pomysł? Nie wiem. Myślę, że coś dla kontentu, dla widza, bo no. Wczoraj filmu nie było, więc teraz trzeba podkontencić. Dobra. Będzie tak, to jest wyrzucam. Tego się nie da. Nie wiem, czy to jest coś innego. Czekaj, jeszcze tutaj do sole i słyszę, że tam już się wysrał. Zaraz go zapytamy. Panie Bobko, co byś był w stanie zrobić za kotleta? Pytanie, że bardzo... Zaoferuj coś i przemyślę, czy ci dać. Kurde, nie wiem. Jeszcze z bułeczką. Mówiliśmy, że coś pod kątem trzeba zrobić za wczorajszy brak filmu. Pod kątem. Może byś opowiedział. O. Nie. Rundki w AMG, mordeczko moje, cardio. Ty kurwa. Nie. Nie wiem. To jest classified information. Nie wiem. No coś wymyśl, może dostaniesz. Okej. Jak, panie Bobko? Jest jakaś oferta? Nie wiem w sumie. Na czy nie zmieniesz? No właśnie tak chciałem powiedzieć, ale to jest taka... Potrzebna rzecz. Mało pod content. Nie pod content, ale potrzebna. Okej, okay, no to mogę zmienić. Chyba, że coś masz innego do zaproponowania. Chyba nie. Może coś bym się nie w trakcie dnia.
No, może coś myślałem. Ale ty masz zakładzik jeszcze dzisiaj. Człowieku, kurwa, nie wkurzy mnie. No bo zaufałem ci, zaufałem ci. No i co? No nie przegrałeś. Przegrałeś. Opowiedz bo sytuację. No, no, była sytuacja taka, że... O, jakby to powiedzieć. No ja to powiem, ja to byłem. To było tak, że... Wstanę sobie. Że grzecznie było. To było tak, że my byliśmy jeszcze w domku i zbieraliśmy się do klubu i powiedzmy mieliśmy tu już takiego mojego biforka i Bobuń do mnie mówi: "Ej Bart, dawaj, założymy się." O co się zakładaliśmy, to jest mniejsza z tym. 120 zł. Tak, 120 zł. Mieliśmy się założyć 120 zł, o co już mniejsza z tym. Mówi mi: "Barti, załóż się, kurwa, załóż się, nie pożałujesz, zaufaj mi, tak. Zaufaj mi." Ja myślę, dobra. Bobuń dobry mój przyjaciel, zaufam. No i co, no, zakład przegrałem. Nie przegrałeś, ale właśnie nie dzisiejszy... Ale w trakcie powiedzieliśmy, tak, że jak przegrałeś, to będziesz miał prawo tak, wejścia w inny nie zakład. Nie jesteś w plecy, spokojnie. Więc dzisiaj nie, po prostu ja, się... Znaczy, ja wiem, że nie jestem w plecy, bardziej chodzi o to, że zakład, ten pierwszy zakład, który miałem, przegrałem. No. Teraz będzie po prostu kolejny. Tak. Tak, ale ty nie wiesz, o co chodzi, dlatego spokojnie, nie przejmuj się, to jest... Żeby nie było, żeby nie... Wszyscy nie, wszyscy w tym są. Czekaj, tak, wszyscy wiedzą, o co chodzi wszyscy oprócz wiedzą, dobra, ale żeby tylko sklaryfikować. Była godzina 11, kurwa, w niedziela. Wjeżdżamy, kurwa, z Warszawy Wschodnia i pierwsze, jedno z pierwszych słów, które mówię do Śliwki: "Śliwka, błagam cię, nie pozwalaj mi się, kurwa, zakładać, bo ja mam dużo pieniędzy." Ale to jest serio zakład, który musisz wejść. To jest taki zakład, który musi wejść. No, no, nie wiem, zobaczymy. Wyjdzie ci na dobre, zobaczysz, wyjdzie ci to tak na dobre. Możesz nawet dostać takiego mindfucka na początku, ale potem... Nie, jeśli kurwa kurwy sprowadziliście z Warszawy, to ja nie wiem. Ja to... No tak. No, zobaczymy, ja się... Temu jedną w głowie. No tak. Nie, nie, nie. Dobra, jak te kotlety? No chyba już gotowe, ja tu wyłączyłem je. Fajne. Jeszcze pod... Nie, no zobacz, to takie... Co? No jak chcesz, możesz jeszcze włączyć na chwilę. Ja bym je włączył nawet na więcej niż kiedyś, żeby one się tak, wiesz, tylko zbiły. Żeby się nie spaliły też aż, bo będą przesadzone w pewnym momencie. Trzymaj dłużej to. Dobra, to jeszcze chwilę niech będą, jak chcesz, ale też nie jakoś mega długo, te bułki mam. Jeszcze. To dawaj bardzo szybko na talerze, jak już zrobiono. Jak się prezentują kotleciki? No nie wiem, jakieś, żeby to się zmieściło. Jakiekolwiek. Szczerze. Takie myślisz, że będą gić? No to małe na górze. A czekaj, te? No, dla Boba najmniejszy. Dobra, bo on jeszcze nie ma żadnych zasług. Ty sobie wybierz. Nie, ja sobie wezmę tego lub tego, żeby ten największy dla ciebie. Może damy mu troszeczkę cebulki? No daj mu, on lubi. Można dużo mu dać. A ta cebulka to trochę już taka... Zwęglona, no mówię. Mocno karamelizowana. Że my później jeszcze możemy mu jakiś olej dać. Dobra. Bobo! Odbierz. Odbierz jedzenie. Kurwa, widelcy nie ma. Wiadasz rękami, bo widelcy nie ma. No zajebiście, kurwa, patrz. Umyj tak. O! Weź sobie bułeczkę jeszcze. Żeby. Oj, fajnie. Tak, a ja sobie wezmę... To. A to jeszcze liczyliśmy? Nie, ja. Nie. Ja, ja poszedłem, ja zrobiłem. Wiem, spokojnie. Ja mógłbym mieć to... cztery dla siebie, stary. A czemu sobie bliźnić? Nie wiem, tak na bemowie do niego mówię. No, kurwa. No, nie wiem też. No, dziękuję. Ja ci... A chcesz troszeczkę tego? Nie, nie chcę tuszu. Ja też chyba tak nie radzę. No, tylko teraz trzeba to wykminić, jak ci dać tą... Zapalą cebulkę. Dobra, już mocno. Nie dawaj mi już tyle tego. Ja fanem węgla nie jestem. Dwie bułeczki? Nie, zostaw mi, bo ja sobie z mozzarellą tym jeszcze. Okej, okay, to ja sobie też tak. Panie Bobko. Zjedzone? No, trzeba pozmywać. No trzeba pozmywać. To tam jest bardzo dużo, więc na spokojnie to... ogarniemy. To na szybko, zobacz co tam się dzieje. No wiem, i ty to myjesz. No ja to ogarnę, ogarniemy. Bo idziemy na plażę, to dawaj to. Ale to teraz? Co teraz? No dobra, teraz pokażę. Nie no ma szans, ja to zmyję teraz. Już jest 16. Wiem, ale nie ma szans, ja to teraz zmyję wszystko. No wiem, bo tam na suszarce się to nie zmieści nawet. No właśnie. Więc jakąś część chociaż. No, ogarniamy. No Bobo się wziął za zmywanie. Tak, już pół godziny robię. Co? Już pół godziny tutaj zmywam. Co ty gadasz? No tak. Nie, no bez przesady. A która jest? Od 16:02. Zacząłem, a która jest? Bogdan, która jest godzina? No to 20 minut. 18. 24 jeszcze. No a ty od 6. Nie, od 2 powiedziałem. Mhm. No dobra, no nieważne, no ale tutaj zobacz ile tego jest. Pół godziny to ten tam siedział. No, tam już nie wiem, co tam się wydarzyło. Przegrał na ufap. To był jego ten challenge, tak? Co tam? Mówimy, że na ufap przegrałeś. Człowieku,
Ty bym mówił, dopomnij się. Od razu chyba 2 kilo lżejszy. Szczerze, 3. Nagle docięty wyszedł. Docinka przed zaworami. Przed plażą idealna. Dobra, bo jak umyjesz, to przyjdź do mnie. Dobra, masz jakiś pomysł, czy co? No. Look at this. Bobo tu pięknie wyprzątał. Nawet kuchenkę. No, patrz, jak czysto widzisz. No. W końcu... Wszystko poszło tutaj. Piękna no, wszystko, robota. Wszystko. Jeszcze jest dużo rzeczy. Dobra, chodź na balkon, chodź na balkon. Okay. Ja chcę po prostu, żeby Bartosik nie słyszał, żebyś opowiedział dla widza... Nie mów, bo ja robię Birilla, kolego. To Birilla. Ale to nie rób, kurwa, no. Kurde, Birilla robi. Ale on będzie teraz podsłuchiwał. Nie, tak, dlatego. No będzie, fuj, to idziemy gdzieś indziej. Okej, okay, nie, no poczekamy sobie chwilkę, usiądziemy na spokojnie. Ja coś mu nie wierzę. Ale to jest... Zamknij balkon. Okej, okay, no to historia cała wyglądała tak w następny sposób, że któregoś dnia usiedliśmy sobie wszyscy na Discordzie, kupowaliśmy bilety na pociąg, prawda? Po prostu, no trzeba było to ogarnąć. No i już wszystko ogarnęliśmy, ze Śliwą siedziałem tak naprawdę, bite 2 godziny. Męczyliśmy się z tym, żeby znaleźć tanio, połączenie, wszyscy koło siebie. I tam jeszcze nam nie akceptowało. Nie akceptowało, wywalało, bo tak, czas jakiś był. Oczywiście, czas się kończył. No i pan Bartoszyk niby też z nami siedział. Ale nie zainteresowany. Ale nie zainteresowany, jak pan Bartoszyk, TikToczki, wiesz. Poszedł spać nagle, no typowy Bartosik. No i wpadliśmy na taki pomysł, że w sumie to go trochę patrolujemy w taki sposób, że powiem mu, że te bilety kosztowały 183. Dokładnie, 183 zł za dwie strony. A kosztowały 63. A kosztowały 63, dlatego mamy zakład za 120 zł. I on nie wie. I dla niego to normalna cena, wiesz, 183 zł to wiesz, za bilety. Bo tyle miało być początkowo, tylko że takie ono się udało zejść. No i on nie wie, o co chodzi. No i zapłacił 183. Tak, no zapłacił 183 zł do mnie, więc się ja nie interesował. Mam jako 120 zł dalej. No i próbujemy go jakoś... Pod jakiś zakład dać? Pod jakiś zakład, taki, bo zawsze przegrywa, żeby się ucieszył tak fuj, no. Że wygra, że w końcu coś mu się udało. I co? No. I na tym filmie jak obejrzę, to zobaczę, no. O co chodziło. No i tak będzie najlepiej. I powiem. No i jeszcze jakbyśmy w Warszawie oglądali, to było takie top. No jakby i... pierwszy raz obejrzał przy nas. No to było, no dobra, zobaczymy. Bo jego radość, kurwa, jak wygra 120 zł, to może być coś pięknego. A potem, jakby wiedział, o co chodzi, to takie... Tak będzie. No ale dobra, no. Spokojnie. Ale no. To nie wiem gdzie, na jakimś bokserze, czy coś na plaży? Ja na jakiś wprost... A co na plaży? No nie wiem właśnie. No chyba bokser musi być. Koniecznie co na tym bokserze? Na tym bokserze może być to, że uderz 600. Uderz więcej niż ktoś inny, ale to... To nie uderzy. No właśnie. Może chyba, że ty. Bo w sumie miał więcej razy od ciebie. Ja bym jakoś słabo uderzył. No to może tak spróbować. Ale dobra, no to może to coś wymyślimy innego. To pomyślimy coś lepszego, zobaczymy. No. No zobaczymy, ale teraz jest... na plażę idziemy. No dokładnie. Co tam trzymasz, panie Bobko? A takiego, taką bułeczkę, ale hot doga z kurczaczkiem. Kurczakiem. No. Ile dałeś? 18 zł. To jest właśnie sporo. To, że mieliśmy iść na plażę, a wymyślili, że stoimy... Mieliśmy iść na plażę, ale mówiliśmy od początku, że... Kurwa, najpierw... w tej kolejce wyczekaliście 15 minut. No to prawda akurat. I jest już godzina 17.20. No o 18 na plażę pójdziemy. Tak jak wczoraj. Dzień się zaczyna dopiero. Dzień dobry. Dawaj, test. Mazima testuje. Dobra, fajna jest to prędziczka. Jest coś jakiejś cząstkowej cząstkowej tysiącowej. A co wziąłeś? Jaką to pozycję? Samo. To co babo. Okej. Okay. I ile dałeś? Nie wiem, 18 zł. Ale dobre bardzo, polecam. Budka z hotdogami ja star, nie polecam. A reszta też to samo wzięła? Nie wiem. Mm-mm. Oni wzięli hotdogi, my wzięliśmy jakieś big chickeny. Mogliśmy wziąć 2. A, bo to coś takiego. To są takie polędwiczki w środku. O, tutaj widać okay. Polędwiczkę. I to nie jest taka paruwa. No nie jest. Ale to trochę smakuje mi jak pani niż żabki. Jak co? Pani niż żabki. Mhm, trochę. Ale lepsze. Lepsze, ale... W ogóle update'y od Igorka poszły. Że jeszcze się wpakował w pociąg. Ale nie wiadomo, czy w dobry. Nie no, w dobry raczej, bo nic nie pisał, że w zły. Także chyba spokojnie dojedzie. Wracam. No, może się uda go doprosić, żeby dał jakąś tam relację od siebie. No. To teraz tutaj bym wkleił. Nie będę ja takiego pociągu. Jeszcze na pączki. Fabrizio Romano, jakie update'y transferowe? No to co, Rice w końcu, here we go. Timber też poszedł do Arsenalu, taki młodzik, Angelo.
Santos, 19-latek do Chelsea. Tam za ile? Za tam 17-18 milionów. A coś więcej o tym młodziku powiesz? No to jest chłopak fajny, lewe skrzydło, gra sobie. Rozmawia. Ale w Chelsea dużo takich młodzików teraz. No teraz jeszcze chcą Mateusz Franca z Flamengo. 25 milionów chcą za niego. My chcemy za niego 20. Zobaczymy. Tam jeszcze Crystal Palace też chce go. No ja rozmawiałem z jego rodzicami. Jego tata powiedział, wiesz co stary, no 19-latek, inny kontynent, inny kraj, inna kultura. Przyjadę tam na pół roku, żeby chłopak się, wiesz, zagospodarował. No i wiesz, no przyjedzie. Potem już z nim trochę pogadałem. A tam Luis Openda, to już chyba mówiłem ostatnio. No zaraz coś tu. Nie no. Timber, no Timber mówiłem. Zobaczymy. Będzie bardzo ciekawy sezon, powiem wam tak, bardzo ciekawy. A w ogóle bułeczka bardzo fajna. Nawet nie testowałeś na kanale. No, bardzo mi smakuje, bo ja w ogóle nie lubię prężnej cebulki. I są prażne, i ten czosnkowy, ten ser, te pikle i te... Dlatego ci smakuje... Bo nie, że nie lubisz sprażonej cebulki? No tak, bo normalnie to było sprażoną cebulką. A nie trzeba. Pączka. Co wziąłeś? Pączka. Jakiego? Snickers. O kurr. Ocie, kocie. To panie, panie tester. Chciałem sprawdzić. No tak, to było tam. No to było tutaj. Andrzej. Wiecie, jeszcze do nadzienia się trzeba dokopać. Ale ogólnie same pączki są chuj dobre, bo są takie mięciutkie, jeszcze ciepłe. Które... A ile dałeś? 9 złotych. Wziąłem dwa pączki. Dwa kupiłem, bo... Snickers i róża. Muszę się dokopać do nadzienia. Tam? No, no Ramazin właśnie musi dokopać do nadzienia i powiedzieć. A do smoka nie. A nie, bo idziemy. Gdzie? Właśnie. Do smoka wawelskiego. Okej. Okay. Tak, tak. Jesteśmy w Krakowie. Możesz pokazać. Nie wygląda może zbyt apetycznie. Ale szczerze jest syry mega dobry i smakuje po prostu jakbym jadł takiego, taką papkę ze Snickersa. Dobra, ale mega ja dobry. Teraz robię test pączka róża. Jaki? Róża. Jeszcze chwila, muszę do jedzenia. Panowie testerzy, nie no musi być kanał Mazima, testuje. Powiem wam tak, to jest tak dobre, to jest najlepszy pączek. Ogólnie pani Magda Gesser powinna już trzęść furtkami, bo te nadzieje, to ciasto, to jest tak mięciutkie, ciepłutkie, dobre. Teraz mi koszulka spada. Kebab. Co, idziesz jeszcze do kebaba? Nie, nie, ale zróbmy do tego. Kurwa, my nie pójdziemy dzisiaj do tej, na tą plażę. Dobra, no dobra. O, Bobo jeszcze testuje. Opinia. Nie powiem, że to nie jest mega dobre. No jest dobre, ale po takim hot dogu to nie jest dobre. I dotarliśmy na tą plażę, panowie zmierzają do wody. Ja też się wpakuję, ale ponik. Dzisiaj mocne fale. O kurwa, chyba nie jest najlepiej. Ja pierdolę, mi jest zimno, jak ja na to patrzę. Dobra, wejdę tak lekko, bez mocie. No nie jest jakoś chyba tragicznie. Napinają się. Bez Igorka to nie to samo, bo nie mają kogo wyrzucać do wody. I wraca Fabrizio Romano. Pierdolony włoski, wszechwiedzący agent piłkarski. Co przejmujesz? Co? Mam dobre ręce. A to co? Musisz... Nie, ja pójdę sobie wyszedł, co? Co? Pójdę sobie tylko wystrzeć i mogę no nagrać. Dobra. No, ale szczerze przyjemnie. No nie jest źle, bo ja sobie stoję stopami. Myślałem, że będzie gorzej szczerze. Nie, woda przyjemna? Te fale zajebiste, bo się tak rozbijają. No, mocne są dzisiaj. No. Ale jak wiesz, idziesz sobie i wiesz... Dobra, Poseidon, skała, dobra, idę wyszedł rączki, idę cię nagrywać. Tylko pora na mnie. Powiem tak, jeden raz wszedłem do morza i na następny dzień czułem się trochę chory, więc boję się, że się rozchoruję, ale chuj, no trzeba po prostu. Jak się przywitałem z morzem, to się muszę pożegnać. Dobra, biegam. Biegasz? Biegam tak. Dobra, spróbuj ci nagrać, żeby kurde samo widać. To jest jak 125 kg na klatę. Muszę to przyjąć po prostu. O kurwa, ale plaskasz. Macie tutaj kąty, do stukarzy. Dobra, kończymy zabawę. Zrobię sobie z nimi kurwa ten. Mogę wstać na sucie. O kurwa, spadło. O! O! O kurwa. No pokombinujemy coś. O kurwa. Co tam gdzieś chłopaki?
Ja teraz lecę, o kurwa, to jest ciężkie. Ja teraz lecę do nich, o tam. I proszę państwa, wracamy. Morze pożegnane. Ej, a święty się żegnał z morzem? On wczoraj wchodził? To? Święty. Wczoraj wchodził. Pożegnanie. Pożegnane, no pożegnane. Nawet nie było najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Nie, ciepło było. No. Krótko, fale. Dzisiaj to fale te. Najlepiej. Szkoda, że nie jakiegoś zdjęcia, jak my już stoimy tam, gdzie fale rozbijają się na klaty. Ale jakieś foty są zrobione? Jutro na Instagramie będą moim, więc dajcie follow. Co robimy, Barti? Jesteśmy sobie w pizzerii. Co? Czekaj, jeszcze raz, nagrywam od początku. Czemu? No, no, siedzimy sobie w restauracji, pan Piotr poszedł. O, wraca pan Piotr. To co pytamy się go, gdzie był? Ale ja mogę powiedzieć, gdzie był. Nie, on niech powie. On był w toalecie, wiadomo dlaczego. Panie, bo powiedział, że byłeś. Wypłacić kasę za zapłatę. Jaką zapłatę? Za pizzę. Przekręty podatkowe tu są grane. No, ale nie dało się wypłacić 160, więc... Ile wypłacić? 170. No to będzie lepszy napiwek. I jeszcze po 2 złote dla Boba. To powiedz jeszcze, Barti, Fabrizio Romano, jakie pizze wzięliśmy. Wzięliśmy jedną pepperoni, jeden kebab, pizzę kebab, jedną farmerską. Tam kebab to jest kebab, cebula, coś tam. Farmerska to jest kukurydza, grillowany kurczak i cebula. Dobrze. Biała cebula. Farmerskie, nie boczek? Nie, grillowany kurczak, pamiętam, ja mam photographic memory. I tam był jeszcze ser. O, i biała cebula. Powiedziałem biała cebula. Mamy na wodzie. A jakieś nowe transfery w czasie naszym? Nowe transfery, no... Nie, no co, mogę zaraz powiedzieć, co tam się dzieje. Fabrizio Romano. Czekaj, to zaraz... O kurde, co to są za foty? No tam są foty. Nie, to... Pokaż. Hangover. No. Off camera. Popatrz się widzowi. Nie, no co ja mam powiedzieć? Jeszcze bardzo się przystaje na ciebie, dzisiaj czekam. No człowieku, wiesz, że je dosłownie, od kiedy wyszliśmy z Biedronki, nie, jeszcze nie wiedzą, dowiedzą się po pizzy. Okej. Ja mamy zakład dla Bartiego wymyślony. Tak. Ja jestem jest dosłownie cały czas, kurwa skan, jestem cały, co 3 sekundy, to jak kurwa Sergio Busquets. No ja przez to, że widzowie nawet nie wiedzą, o co chodzi. Dobra, ty skanujesz teren. Ja skanuję teren, żeby sprawdzić, czy on zaraz nie odpali tej kamery, po prostu głowa lata no tak, zaraz tutaj patrzę, idę po prostu, patrzę tu. Przydało mi się powiedzieć. Bronię, bo... No, nie. Zjemy i powiemy. Zjemy i się dowiemy. No, Bartosik. Ale jestem głodny, to biorę. Czy wygra, czy przegra? To jest tak, że Bobo po prostu wykłada nam. Tak. I będę ja w kontrabarty. A tylko tak? No. A ja myślałem, że wszyscy. Nie. No nie masz 200. Chyba, że Bobo chce się dołączyć, skoro i tak pieniądze daje. Nie, człowieku, chcesz mi przypierdolić moje pieniądze? Nie, zostaw go off competition. Spokojnie. To jest off competition, ja tak nie chcę. Śliwa jest moim przedstawicielem na dzisiaj. Okej. Zostałem wyznaczony. Już wystarczy. Podam się to. Barti powiedział, że trzeba udokumentować jedzenie pizzy. To ty chcesz w kamerę trzymać? Tak. Nie, ja otrzymam. Ja tutaj sobie nałożyłem. Bartosik sobie nałożył. Będzie tejszczek. Dawaj, Barti, z sosem czosnkowym. Czemu? A to jest ujebane już to. Ale ja mam dla ciebie, mogę ci polać, jak chcesz. Chcesz? On coś ci też chcesz dosypał do tego czosnkowego. Chodź, zbyt uchodźczo to powiedziałeś. Dam się, ale... Fabrizio wyczuwaj podsyp. Bo wie, o co chodzi. No wy tam kurwa... Sperma? Co? Nie. Kurwa, dziwię się, czemu czuję czosnek w pizzy, peperonie. Ty też masz czosnek. No właśnie sobie też nałożyłem i nie pomyślałem o tym. No ja też właśnie, kurde. Ja na razie nie jem, poczekam chwilę. A no czy nie chodzi? Bardzo? Nie no, bardzo. A o tym? Dobra. Nie no, ty, pek pro. Ja myślę o tym, ale o tym chodzi? O tym, co myślę? O co nam może chodzić? Że przez czosnek będzie mi jebało z mordy. To ja nie wiem, o czym wy mówicie. Kurde, jakie rozkminy. No, nie podałem. No, po prostu chcieliśmy cię strollować. No, ja cóż, ja też się. Okej, proszę państwa. Ja odszedłem z Bobem specjalnie po to, żeby teraz właśnie powiedzieć, o co chodzi i jak to będzie wyglądało. Więc tak, z Bartim ogólnie ten zakład nasz. Chodzi w nim o to, kto pierwszy zdobędzie Instagrama, ja czy Barti. No i oczywiście on wygra, no nie? Musi wygrać. Ja po prostu nie wiem, co ja będę robił, ale coś pofejkuję. Fejkujesz cały czas. Nie wiem, podejdę do jakichś czas, jak się spytam, gdzieś dojść czy coś takiego. No. A ten będzie walczył i damy mu wygrać po prostu, i on się ucieszy i... Ja będę w szoku taki. Nie, ucieszy się, ale potem jak obejrzę ten film, to będzie mu kurwa. Fuck. Chyba, że mu mówimy na filmie, bo nie wiem, czy my będziemy mieli jego reakcję. No, to możemy powiedzieć. Ale to jakoś na... Kiedy? Jakoś jak wrócimy na chatę. Tak, może. Jakoś jak wrócimy na chatę wtedy. Dobra. Czas start? Bo kiwnął głową? Tak. Ale już to sobie
Ty masz sądzić, że to jest a co masz sądzić? Myślę, że Bartoszyk wygra. Myślisz, że Bartoszyk wygra, Maron? On jeszcze nie wie, co wygra. Nie, no wie, co wygra. No, nie a pokaż Śliwkę, Śliwka tam idzie dalej. I tam idzie, Bartoszyk już tam chyba no. Śliwka tam fejuje. Fejuje. No. I co, Marczku? Bartoszika kamerę przełóż. O, Bartoszik to jest. Chyba nawet wiesz, co 20 złotych w całym moim życiu. Tak? No. To weź powiedz Śliwce. Ale wiesz, że Śliwkę też ma. Ale chyba byłem pierwszy. No, wracam. No, nie wiem, wracam. Ale wiesz, co jest popierdolone? Otwieram tego Instagrama, 15 wspólnych znajomych. Zobaczymy. Może pokaż Instagrama do kamery, co? To jest Bartoszik już Instagramem. Kurwa, czuję. Tutaj jedzie pan Siwiński. Co, wygrał? A ty masz? Nie. Ty masz? Czyli wygrał. Pokaż, ale dowód dla widza. No jest. Jest Instagram? Jest. No i wygrał Bartoszyk. Wygrał. 120 zł. Mówię, najłatwiejsze 120 zł. No to blik. Blikomacik i kurwa na kurwie lecimy. Co powiedziałeś? To nie, nie wycinamy. Bartoszyk. Okay. Ale jakoś tak nie wiem. Myślałem, że wybuchniesz szczęściem czy coś. Ja bym się cieszył bardziej. No to dzień jak celcem powiedzieć. Oj, nie mogę zrealizować przelewów. Za dużo kasy wydałem. Ojojoj. Czemu nie wracał na mnie, skoro nie jak to jest, no. Obowiązek zablokowany. Co? Co ty pierdolisz? Nie możesz zrobić tego przelewu, numer konta jest zablokowany. To weź się mu blikiem. No właśnie blikiem robię. Dobra, jak? Ogarniamy to później, ogarniamy. No to nie ma. Oj, chuj tu. I to w tym wszystkim chodziło, Barty. To kurwa, prej. Domyśl się, o co chodziło. Domyśl się od początku. Nie, jeszcze nie było. Nie? Jeszcze nie. Czemu się Barty nie cieszysz? No bo ja mówię, że oni coś tam gadają, że ej, dobra, powiemy, mówić mu teraz? Nie, chyba jeszcze nie, to później mu powiem. Ale kiedy w to uwierzysz, jak dostaniesz pieniądze? Jak dostanę pieniądze na konto i dowiem się, co mówiliście na balkonie. Wtedy mogę się cieszyć. Ale nie, kombinuj, jest to związane z tym wyjazdem i z naszą organizacją. Ale tak nie, ja myślę, że warto się nie domyślić. Nie ma szans, że się domyśli. Najbardziej mnie wkurwia to, że każdy jest to zaangażowany oprócz mnie. No, znaczy, że każdy jest to zaangażowany. Szczerze, Bobo, moim zdaniem źle zrobiliśmy, że w ogóle mu to jakąkolwiek otoczkę robiliśmy, że on wie, że coś jest nie tak z tym zakładem. Tak, to trochę zjebaliśmy. A coś jest nie tak, nieprawda? Nie, stary, jest tak... No już on kurwa w to nie uwierzysz, taki głupi nie jest. Trzeba 15 razy, którzy ci będzie. Wiadomo, że jest. Możemy, bo wiesz co zrobić? Możemy wrócić na chatę i pokazać Bartiemu klip z naszego nagrania z balkonu, żeby obejrzał. O, no. I to od razu tego pokażę. Po prostu nie. Co, nie chcesz wiedzieć? Ja chcę się domyślić sam. Nie domyślisz się. Właśnie nie myślę. Wszyscy o tym wiedzieli w tym samym momencie, oprócz ciebie. I jest to związane z... Twoim nieogarnięciem. Transportem i twoim ogarnianiem się, no. Z swoim spaniem. Znaczy w drogi się, że z moim spaniem, bo to było wtedy, kiedy spałem. O kurde, taką drogą tam... Transportem mówię. Nie, dobra. Był tok myślenia. Ja nie będę Bartego nagrywał, bo on nie domyśli się. Dobra, to co, Bartosik? Nie. Chcesz obejrzeć ten film? Co nie, ja jeszcze chwilę pomyślę. Powiem tak. Nie wiem, to tak powiedzieć. Dodam? Nie! Dobra, to dawałeś mu nic. Okej. Nie, dajcie mi, ja sobie będę sprzedaj myślał i zobaczymy. Jeśli nie dojdę do żadnej konkluzji. Ile chcesz czasu? Temu 20 minut. Do 23. O, liczby, no. Do 23. Ja już zacząłem o tym myśleć. Do 23? Nie, kto jest godzina. No żeby ten film też wstawić, kurwa, jakieś godziny. Dobra, 23. No i dobra, 23. Chodź, byk. On chciał coś jeszcze powiedzieć, Barty. O kurde, co wiesz jeszcze, żeby jest tylko na punktu? Dobra, zaraz. Jebie, fu. Ja też czuję. Kurwa, zaczynaj. Dobra, kurwa. Dobra, no daj, Bartiemu. Kurwa mać, zajeba ci, każe ktoś tutaj siedzieć. Nie, nikt ci nie każe. Chciałem tylko powiedzieć, że taka powierzchnia wygląda jakby była bardzo dobra do przepraszania widzów za coś. Po drugie, myślałem i po pierwsze. I transport, jedyne co mi się łączy to jak spałem w pociągu, ale z tym coś... Co, i że Boba ci zabrał pieniądze w tym czasie? Na pewno chodzi coś o hajs. Na pewno coś o hajs, sprawdziłem billing. Że ci hajs zabrał? Nie wiem, ale coś na pewno chodzi o hajs. Myślę, że to się stało jak spałem sobie tam pierwszego dnia w pokoju Śliwki, dam 2 godziny, ale nie wiem. To inaczej, co masz wspólnego spania w pokoju Śliwki z transportem? No. Nie. Myślałem. No. Dobra, to jedno pytanie mam. Czy myślisz, że rzeczywiście dostaniesz pieniądze? O. Jestem w jego sytuacji, no bo nie chcę powiedzieć, czy no...
Powiem ci tak, gdyby nie było tej całej otoczki, to znam Bobiego i wiem, że on by sobie pieniądze dał, ale uważam, że nie dostanę tych pieniędzy. Nie dostaniesz? Czuję, że to jest... Dobra, przelejmy partiemu, Bobo. Ja się to robię w tym momencie. Okay. Możemy dodać... No. Ale widziałem uśmieszek. Już się cieszę, cieszę się. Ale wiesz, że zwątpiłeś swoją ekipę. No, ale no, zwątpiłeś się teraz, akurat o takie... No, ale no... Nie, no ciebie, ale no ja nie wiem, co jest tam, więc jakby no... Ja jakby... Bardziej myślałem, jeśli, że może to było tak, że wy jakoś podjebaliście mi hajs. Nie wiem, bardzo, pokażę do kamery. Czekaj, o. Jest. A czemu 120? No właśnie. Możesz zobaczyć, że dostałeś. Zobacz, że dostałeś. To coś ci powie. Nie chcę. Chyba, ja chcę tam przed tutaj. Chyba, że donate na burger. No, ale dostałeś, dostałeś. Okej, okay, no ja wiem, że ja przesłał. Okay. Jakby ja nie. Bo ty na. Ale jeszcze, tutaj... może ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. Wydarzyło się to przed naszym wyjazdem. Przed wyjazdem, ale powiązane z wyjazdem. Ale powiązane z wyjazdem, no. Formsy? Tak, jak wrócimy do Formsy. Zabrał w powiedzi kara 10 złotych. Bo to zobaczyłeś. No, myśl. Dobra, może. Nie, daj mi się, daj mi się. Daj mu jeszcze 2 minuty. Ale. Nie no, widzę, że się nie będzie chciało jak Barty. No to dlatego, że nie ma to, się pobawić, bo to. No, to się pobawisz, ale... Jezu, ja nie będę, co było przed wyjazdem, człowieku, moja pamięć... Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy wtedy byli. Transport, organizacja. Coś na Discordzie? Kurwa, kiedy się nie raz byliśmy wszyscy co moją ekipą? No, kiedy? Coś znaczy? U Igorka. Na Discordzie byliśmy u Igorka w domu. Nie, że na grillu. A, dobra, okej. Ale nikt ci nie, powiem tak, nikt ci nie zabrał tych pieniędzy. Nikt ci ich nie zabrał. A ja pierdolę. No. Co? Przelałem mu za dużo. Za co? Za pociąg czy tam za cokolwiek. Dobra, chodź obejrzysz. Obejrzysz? Dobra, dawaj. To jest Barty ruch. Tutaj po prostu... zrobić home inspekcję. Dobra, tutaj po prostu spację kliknij i my jakby obejrzysz sobie. Okej, okay, no to historia cała wyglądała w następny sposób, że któregoś dnia usiedliśmy sobie wszyscy na Discordzie, kupowaliśmy bilety na pociąg, prawda? Po prostu no, trzeba było to ogarnąć. No i już wszystko ogarnęliśmy, ze śliwą siedział tak naprawdę, bite 2 godziny. Męczyliśmy się z tym, żeby znaleźć tanio, połączenie, wszyscy koło siebie. I tam jeszcze nam nie akceptowało. Nie akceptowało, tak. Czas jakiś... Oczywiście, czas się kończył. No i pan Bartoszyk niby też z nami siedział. Ale mnie zainteresował. No, ale nie zainteresowany, jak to Bartoszyk, TikToki, wiesz. Poszedł spać nagle. No, typowy Bartoszyk. No i wpadliśmy taki pomysł, że w sumie to go trochę pozdrawiamy w taki sposób, że powiem, że te bilety kosztowały 183. Dokładnie, 183 zł za 2 strony. A kosztowało 63. Kosztowało 63, dlatego zakład za 120 zł. I on nie wie. I dla niego to normalna cena, wiesz, 183 zł to wiesz, za bilety. No tyle miał 30 zł, tylko że tak nam się udało zejść. No i on nie wie, o co chodzi. No i zapłacisz 183 zł do mnie, mogę więc się nie interesować. Mam jako 120 zł dalej. No i próbujemy go jakoś... Pod jakiś zakład dać? Jakiś zakład, tutaj już o zakładzie myśleliśmy, to już nie ma nic. Wiesz, co jest najlepsze? A wiesz, co jest najlepsze? Ja kurwa teraz mówię. No. Ja przerwę mu 193. I kto kurwa teraz jest up? Ale Foril, patrz, otwieram. No on jest apodyga. Ja jestem apodyga. No. I kto kurwa jest teraz up? Kurwa, jesteś jeszcze większym debilem w takim razie. Jeszcze z tym, jeszcze z tym. Ale wiesz, co jest najlepsze? Zgadnij, co jest najlepsze. Wysłałem na starą specjalnie screena biletów. Nawet możesz sobie wejść. Wysłałem na starą screena biletów, że było cena za 6 biletów 183 czy tam 193, no nieważne. Ale wysłałem i ty żeś to polubił. I ja wtedy tak się śmiałem, że ty nie ogarnąłeś, że to jest dla nas wszystkich, ale okej. Epa, mam dyszkę dla ciebie, dyszkę. No i fajnie. No to daj mu te 130. Tak, 130, no. To jego pieniądze. Nie. Ja to myślę o tej akcji. O, tam mamy, musiał męczyć. No, ale jest, zaraz na plus, jest na plus. No. Jest na plus. Dobra, to zakończ Barty film. Chcę powiedzieć wam. Pilnujcie swoich interesów. Pilnujcie swoich interesów, kurwa. Dbajcie o swój kawałek dupy i nawet jeśli robicie coś razem, to interesujcie się, a nie, że kurwa, każdy robi coś za was i wy wam po prostu pieniądze. Jak dzisiaj film z morałem. No, to jaki dobry, na koniec wyjazdu. Tak. Aż kurwa, kto by się spodziewał, że Paty Jastarnia zakończy się... No, w sumie nie zakończy się. Ale jeden z tych ostatnich filmów Paty Jastarnia będzie z tak dużym morałem. Ale no co? Co on kurwy mówi?
Zamknij dupę, kurwa. To się skończyło moralnie. Nie, ale... Nie, ja się bałem, że nie, ale nie. Ale co, a co tak się bałeś, o co się bałeś? Nie, nie wiem, co się bałem, nie wiem, co się bałem. Miał po prostu metlik w głowie raczej. No, nie wiedział, jest, ja kocham to, że jest godzina 23.07, a kurwa garnek, który przyniesiony był o 5, dalej tu stoi. No to możesz go zanieść. I tym pięknym kadrem z rondelkiem w ręku was żegnam, życzę wam miłego dnia, miłej nocy. Jutro wracamy, jutro się widzimy. Oni to oglądali o 1. Co? Będą to oglądali o 1. No tak. No to dla, no dla to widzów dla, dzisiaj. Dla, tak. I a, miłej nocy, wyśpijcie się, czekajcie na nowe filmy i czekaj. I Gareth Bale, dziękujemy za oglądanie.